informacyjna ma przypomnieć, jakiego wymiaru sprawiedliwości chcą Polacy. Ta debata ma jeszcze raz przypomnieć o tym, jakiej chcemy sprawiedliwości w Polsce, a jaka ona jest w tej chwili. Zróbmy dobrą reformę sądownictwa, reformę dogłębną, bo tego dzisiaj oczekują od nas obywatele. Kampania przeprowadzona zostanie w kraju i za granicą, mówi prezes Polskiej Fundacji Narodowej Cezary Jurkiewicz. Nie mogliśmy skierować kampanii tylko na zewnątrz, dlatego że działania w kraju doprowadziły do podważenia wizerunku. Kampania będzie kierowana do opinii publicznej w Polsce, a następnie za granicą. Budżet kampanii ma nie przekroczyć 19 milionów złotych. To nie są środki publiczne, zapewnia członek zarządu fundacji Maciej Świerski. Z punktu widzenia artykułu 5 ustawy o finansach publicznych, te fundusze nie są funduszami publicznymi w rozumieniu prawnym. Pieniądze, które posiada fundacja, zostały wpłacone przez fundatorów, czyli 17 największych spółek Skarbu Państwa. Krajowa część kampanii zostanie poprowadzona z wykorzystaniem billboardów, spotów telewizyjnych i internetu. Olga Bobienko, Polskie Radio 24. Nieznani sprawcy zbezcze chcieli polski pomnik odsieczy wiedeńskiej na wzgórzu Kallenberg w Austrii. Poinformował o tym były marszałek Sejmu Józef Zych, który uczestniczy w uroczystościach 334. rocznicy odsieczy. Józef Zych powiedział, że doszło do tego minionej nocy. W nocy, w piątku na sobotę, bezczeszczono pomnik sowieckiego, który jest na Kallenbergu obok kościoła świętego Józefa. Pojawił się taki czarny, bardzo nieprzyzwoity napis i oczywiście zalano to na czarno. Były marszałek Sejmu zwrócił uwagę, że pomnik zbezczeszczono mimo zwiększonej ochrony policyjnej pobliskiego kościoła. Władze spodziewały się, że może dochodzić do ataków, mówił Józef Zych. Nieznani sprawcy zniszczyli także pomnik postawiony na Kallenbergu przez Ukraińców, którzy również brali udział w walkach z Turkami pod Wiedniem w 1683 roku. I na koniec zagranica. Straż Przybrzeżna Rumunii i Bułgarii w ostatnich dniach zatrzymała na Morzu Czarnym łącznie 217 migrantów, którzy próbowali nielegalnie przedostać się do Rumunii, poinformowała rumuńska Straż Graniczna. Do zatrzymań doszło między innymi w piątek wieczorem. Statek turystyczny przewożący 97 migrantów z Iraku i Iranu, który płynął blisko rumuńskiego wybrzeża, przycumowano w porcie Mangalia. Na pokładzie było 40 mężczyzn, 21 kobiet i 36 dzieci. Władze w Bukareszcie obawiają się, że Morze Czarne stanie się alternatywnym szlakiem dla nielegalnych imigrantów, którzy chcą dotrzeć do Europy. Przez Morze Czarne imigranci przedostają się do Rumunii z Turcji. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 33 minuty po godzinie 17 przed mikrofonem Łukasz Sobolewski. Kłaniam się i zachęcam do spędzenia sobotniego popołudnia z Polskim Radiem 24. A w studiu gość ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Kłaniam się nisko. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Proszę księdza, obserwujemy właśnie w wielkim napięciu, ale jednocześnie z entuzjazmem i z radością kolejną wizytę duszpasterską papieża Franciszka, pięciodniowa pielgrzymka do Kolumbii. To 20. pielgrzymka Franciszka, piąta do Ameryki Południowej. Zdaniem wielu obserwatorów, ze względu na napiętą sytuację polityczno-społeczną w tym kraju, pielgrzymka najtrudniejsza z dotychczasowych Ojca Świętego. Tak, pielgrzymka ma dać taką dodatkową stymulację procesowi pokojowemu, który się zaczął 5 lat temu, no ale on przechodzi różne swoje fazy, prawda, bo podpisano porozumienie w Hawanie we wrześniu zeszłego roku. Potem w referendum to zostało odrzucone, prawda, bo ludzie nie chcą się pogodzić z tym, że odpowiedzialni za męczeńską śmierć ponad 250 tysięcy ludzi oprawcy będą cieszyli się przywilejami, uzyskają miejsca w parlamencie, więc ten proces idzie bardzo powoli, ale tutaj papież bardzo dużo rzeczy przełamuje. Wyraźnie od samego początku pielgrzymki jest bardzo mocny akcent, że siła wiary jest mocniejsza od siły polityki. I to jest bardzo mocno podkreślane. Wiara, zasada, duch. Też bym podkreślił, że wsłuchanie się w apele papieskie o pojednanie, ale wiesz, że bardzo nie ułatwia styl bycia Franciszka i fakt, że jest osobą bardzo lubianą. No, znacznie łatwiej się przyjmuje nawet rzeczy trudne od osoby,
która jest nam bliska, a on bardzo przybliża ludzi do siebie swoją prostotą, naturalną. Przyjaciel, na którego się nie gniewamy, kiedy nas krytykuje, prawda? Tak, tak, ale odwołuje się cały czas do takiej, bym powiedział, głębokiej wrażliwości i tych największych pragnień Kolumbijczyków. Wieczorem obserwowaliśmy bardzo przejmujące spotkanie. To było wielkie zgromadzenie modlitewne o pojednanie narodowe w parku Las Malocas w Villavicencio. I tam po odśpiewaniu psalmu 85 były cztery świadectwa. Te cztery świadectwa przejmujące, wyjątkowe. Były bardzo przejmujące, bo tam mówił między innymi były członek FARC-u, czyli oddziałów partyzanckich, który stracił rękę, bawiąc się materiałami wybuchowymi. Papież polityk. Dziewczyna, która była członkiem Narodowej Armii Wyzwolenia, w więzieniu odnalazła drogę wyjścia ze spirali przemocy. Była potem ofiara miny przeciwpiechotnej. Następnie szczególnie, bym powiedział, ujmujące było świadectwo Miry Garcia pastora. Ona straciła męża, ojca, dzieci, w zasadzie wszystko straciła, a pomimo tego zatroszczyła się o morderców i o ich przyszłość. Ich nie potępiła, nie przekreśliła. Więc bardzo wyraźnie ten motyw ciągle się przewija, że nienawiść nie może być ostatnim słowem, że trzeba przerwać. No ale taki jest świat zły, no nie przemówisz, że miłość musi do świata być złego. Taki jest zły świat, moja felu. Tak. I to, co bardzo też mnie poruszyło, jak papież powiedział, że dziękuję za świadectwo tych, którzy wyrządzili cierpienie i proszą o przebaczenie, i tych, którzy cierpieli niesprawiedliwie i przebaczają. Mi się wydaje, że to jest bardzo potrzebne w tym właśnie czasie w Kolumbii. I tutaj apele papieża wyraźnie wychodzą naprzeciw pragnieniom większości społeczeństwa. Papież nie ignoruje oczywiście w żaden sposób prawdy, która no, jest bardzo tragiczna dla wielu ludzi, ale że ta prawda o wielkości przemocy nie może być motywem do zemsty, ale powinna raczej prowadzić do przebaczenia i pojednania, że nadszedł czas, aby zaleczyć rany, budować mosty, rozbroić wrogość, zrezygnować z zemsty, otworzyć się na współistnienie. Naprawdę to jest aktualizacja tego hasła pielgrzymki papieskiej, zróbmy pierwszy krok. Takie jest to hasło. Właśnie. Szalenie istotne jest, by Kolumbijczycy zechcieli wykonać ten pierwszy krok. Kraj, którego ta najnowsza historia dramatyczna, wystarczy wspomnieć tylko o 50-letniej krwawej wojnie domowej. No, wydaje się, że są przesłanki ku temu, by myśleć, że jesteśmy u jej kresu, ale przesądzać niestety niczego nie można. Do tego kraj targany również potężnym przemysłem narkotykowym. Wielkie nierówności społeczne. No, ta lista niestety jest bardzo długa. Z drugiej strony bardzo duża liczba katolików żyjących w tym kraju. Ojciec Święty widany entuzjastycznie na każdym kroku tej właśnie pielgrzymki. O swoje refleksje, o swoje odczucia, czy pomysły, o czym ta rozmowa mogła być i w jaki sposób mogła przebiegać, bo tam też próbowano trochę wróżyć z fusów, mówiąc, że pan prezes wyszedł uśmiechnięty, zadowolony i tak dalej, więc jak to mogło wyglądać, jakie tematy mogły być podejmowane i czy taki tryb spotykania się, ustalania, rozmawiania o sprawach polskich, to jest coś normalnego, czy tak jak niektóre media mówią, czy to jest nie na miejscu. Zwracają się myślę, na Kolumbię. Bardzo dobrze, że doszło do tego spotkania pana prezydenta Nagrody Nobla. Właśnie za uruchomienie tego procesu pokojowego w zeszłym roku. Można powiedzieć, że on oczywiście nie dostał jej w nagrodę. Emocji
może częściowo, ale to stawi ją jako wyzwanie do tego, że iść dalej, tak jak jakiegoś trochę w innym kontekście Barack Obama też dostał tę nagrodę, ale oczy całego świata są zwrócone na ten kraj. Można powiedzieć, światowa opinia przez to też jeszcze będzie wywierała taki, nazwijmy to, dobry nacisk na to, żeby ten proces kontynuować, bo co tu dużo ukrywać, no, wielcy tego świata nie interesują się za bardzo takim krajem, jest to bardzo ważne. Jak Kolumbia, no chyba, że coś się zdarzy strasznego, zawiadczym konfliktem w przekazach przewodniczącego Kroesiego. Dzięki obecności papieża zmienia się troszkę, co jest powiedział, geografia ważnych miejsc. I Franciszek chwalił w ostatnich dniach, będąc już na miejscu, w Kolumbii, władze tego kraju za działania podejmowane na tej trudnej drodze do pokoju, do pojednania. Na pewno bardzo ważne było to, że podkreślił zaangażowanie wielu stron. I bardzo też mówił wyraźnie o tym, że pojednanie nie może być słowem abstrakcyjnym, tylko oznacza otworzenie drzwi każdej osobie i o tym pierwszym kroku, bo to jest hasło. Trzeba, by niektórzy odważyli się uczynić pierwszy krok w tym kierunku, nie czekając, aż zrobią to inni. Wystarczy jedna osoba, aby była nadzieja, a każdy z nas może być tą osobą. Mi się wydaje, że to jest przesłanie uniwersalne. Nie wiem, tak zawodem sama pomyślałem. To jest tylko tak, że to dotyczy naszych serc ruchu w Polsce. My mamy dzisiaj w Polsce, może konflikty nie na tę skalę, prawda, granicznych struktur w wymiarze też na jesteśmy bardzo podzieleni. Warto więc zawsze wsłuchiwać się w tym wywiadzie, też te słowa wziąć do serca i też, żeby je odczytywać w naszym kontekście. One są na wskroś uniwersalne. Proszę księdza, co jeszcze przed papieżem Franciszkiem? Ta pielgrzymka powoli dobiega końca, ale jeszcze kilka ważnych wydarzeń mamy. Bardzo ciekawy jest ten dzisiejszy dzień, bo jest spotkanie w Medellin, będzie spotkanie z duchowieństwem, z zakonnicami, z zakonnikami. A papież wczoraj beatyfikował dwóch duchownych właśnie ofiary wojny domowej z 48 i z 89 roku. To na pewno będzie bardzo ważne spotkanie. Będzie spotkanie, na które wszyscy szczególnie czekają. Niedzielne spotkanie w Kartagenie, w najpiękniejszych dzielnicach tego miasta, w Soledza. Papież odwiedzi, no rzeczywiście, tych najpiękniejszych Kolumbijczyków. Kolumbia jest na 7. miejscu na świecie, jeżeli chodzi o skalę nierówności społecznej. I to będzie, myślę, taki wyjątkowy akcent. To będzie właśnie w dziele Kartagena, jest miastem świętego Piotra Kronera. Tam przywożono niewolników z Afryki w czasach po odkryciu Ameryki. Tam oni bardzo cierpieli, umierali. Także myślę, że te akcenty jeszcze będą obecne, że papież rzeczywiście solidaryzuje się z wykluczonymi, z ubogimi, a nierówności są ogromne, bo jest mała grupa, która posiada panie doktorze, ogromne majątki, a jest no bardzo dużo ludzi, którzy mieli nadzieję, że te trawę ta wiele prezydenta do zrobienia. Przyczynią się do jakiegoś rozłamu wśród obozu rządzącego, patrząc na ich nadzieję, że ojciec projekt konstytucji, projekt zmian w ustawach o KRS i Sądzie Najwyższym, tego, który przestawi pan prezydent, będzie takim ukłonem w stronę tak, tych, którzy są przeciwko tym zmianom i tak dalej. Jak pan doktor ocenia te rozmowy, nadzieję, które miały miejsce, te, które tak będą stanie, też w najbliższym, w przyszłym tygodniu, że i szanse na to, że zaangażował w te środowiska, które w Kolumbii, wyszły na ulicę, bardziej czy mniej mobilizowane do tego z zewnątrz, że te środowiska będą również w stanie zaakceptować te zmiany, które przecież muszą nastąpić. Władze rządowe, to było obecne sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. Także to jest wielkie zainteresowanie, uczestnictwo takie z bliska.
państwo polskie, już nawet nie prezydent, czy Prawo i Sprawiedliwość, ale po prostu się z jednej strony dobre rozwiązanie, które ma być służyć Polakom, obywatelom osobą tam bardzo naszego szanowaną państwa. I wielkim natomiast największym przegranym w tym momencie jest absolutnie opozycja. No miejmy te nadzieje, bo pokój, spokój i wyrównanie tych nierówności społecznych to jest, myślę, to, co w tej chwili Kolumbijczykom jest bardzo potrzebne. Poza tym ta jedność a ona zawsze ma miejsce w trakcie pielgrzymek papieskich. Jedność nie jest łatwa w takim społeczeństwie, gdzie podziały są prawie na każdej linii, bo i nadal opozycja, no właśnie mamy i oddziały paramilitarne, i mamy partyzantów lewicowych, i mamy rząd, i mamy tutaj kartele narkotykowe, które czerpią wielkie zyski z tego procederu i rozwija się, można powiedzieć, produkcja narkotyków cały czas, no bo popyt rośnie, a popyt warunkuje też podaż, więc... Jeśli chodzi o pewne szczegółowe rozwiązania. Ale przecież problemy trzeba są pamiętać, ogromne. Że prezydent Rzeczypospolitej ma inicjatywę ustawodawczą. No, połowa to są metysi, ale gdzie jest 38% białych, gdzie jest 10% afroamerykanów, gdzie jest trochę nowych projektów. Z tego się wywiązał, jeśli chodzi o czas, przedstawicieli to, mówię, z dobrą właśnie informacją, które po wylądowaniu Europejczyków zostały wytępione. Zdaje się, że te rozmowy mają być też środę 102 informacji, które do nas docierają. Wynika, że przedstawiciele kluby parlamentarne mają brać udział w tych ludziach. No, zresztą opozycja nie ma chyba innego wyjścia. To pokazuje, jak ważny wymiar ma ta właśnie wizyta Ojca Świętego. Przypomnijmy, pielgrzymka w Kolumbii, piąta do krajów Ameryki Południowej, potrwa jeszcze do jutra, a my już teraz chciałbym, byśmy dotknęli jeszcze jednego tematu. W Suchowoli w województwie podlaskim trwają obchody 70. rocznicy urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Na miejscu przygląda im się Sylwia Białek. Witaj, Sylwia, raz jeszcze dzień dobry. Powiedz proszę o tych wydarzeniach, które mają dziś miejsce w Suchowoli. Co za nami, a co jeszcze przed? Najpierw przed pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki w centrum miasta odbyły się oficjalne uroczystości z udziałem między innymi ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka i prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka. Później zaproszeni goście przeszli do liceum, do którego ksiądz Jerzy Popiełuszko uczęszczał i gdzie zdał maturę. I tu był czas na wspomnienia. Bratanek księdza Marek Popiełuszko nie krył zadowolenia z faktu, że udało się w Suchowoli zorganizować uroczystości rocznicowe. Ja od wielu lat, jak wspomniałem, myślałem o tym, że zrobić uroczystę 70. urodziny księdza Jerzego. Właśnie tylko tu i tylko tu. Tylko w Okopach, w Suchowoli. Ksiądz Jerzy się urodził. No Suchowola, Suchowola to jest środek Europy. No, Niemcy państwo wiecie, że Suchowola jest środkiem Europy. Ksiądz Jerzy, nawet jak przyjeżdżę tutaj na chwilkę do Okopu, do Suchowoli, w ostatnich latach może rzadko, ale u każdego zjeżdżą na kawę, na herbatę, na 5-10 minut, ale chciałem zobaczyć wszystkich, moich wszystkich okol. I później musiałem wracać do Warszawy, gdzie też czekali ludzie, którzy no, chcieli pić z nimi. A jaki był na co dzień? Tak, był kochanym, normalnym wujkiem, mówił pan Marek. Miał 14 lat, gdy kapelana Solidarności został bestialsko zamordowany. Po raz ostatni widział wujka z wakacji 1984 roku. Był wtedy u niego w Warszawie. Bo do dzisiaj no nie usłyszeliśmy konkretnej propozycji z ich stron, jak te zmiany miałyby wyglądać. Wręcz przeciwnie, powstały inicjatywy, by było tak, jak było, parafrazując jednego z polityków, tak trzeba go nazwać. Więc czy działanie opozycji dzisiaj i też zapowiadane, że dzisiaj Kongres Kobiet, też rząd obalą kobiet, takie pojedyncze zapowiedzi, czy to jest działanie dla dobra Polski, czy to jest działanie po to, by obalić władzę, albo mówiąc delikatnie, by tę władzę przejąć, czy to wcześniej, czy w następnym wyborze. Jan Józef Kasprzyk wręczył medale dla Patria.
zabierać do Pani pamięci o księdzu Jerzy Popiełuszce. Wśród uhonorowanych znalazł się świadek w procesie beatyfikacyjnym księdza Adam Nowosad. Wspominał dzień, w którym księdza Jerzego Popiełuszkę poznał. Strategia opozycji, któregoś razu przyjechał do mnie kolega poszukujący pomocy, wsparcia, pracy, ponieważ był wrzucony za działalność związkową. I powiedział, że jest taki ksiądz na Żoliborzu, który pomaga takim ludziom jak on, więc pojechał na Bołotowę, był nieśmiały. Nie miałem zupełnie czasu i w ogóle mi się nie chciało. Chyba nie miałem tego dnia dużo zająć, ale mówię, no dobrze, na 15 minut, na pół godzinki, no podjadę z tobą. Weszliśmy na teren parafii, czekał na nas, uśmiechnięty z daleka, tak jakby wiedział, że przyjedziemy, a przecież pojęcia nie mógł mieć. Zaprosił nas do środka, pozostawał herbatką i od razu zaprosił do pomocy, ponieważ tego dnia miał dużo darów do rozładowania. No i to moje pół godziny tak się przedłużyło na mniej więcej do północy. I następnego dnia, i następnego, i tak już tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, prawie 3 lata. Po godzinie 18 w kościele pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła zostanie odprawiona msza święta. Organizatorzy obchodów i rodzina mają nadzieję, że te uroczystości będą się odbywały co roku. Z Chowoli, Sylwia Białek. Sylwio, bardzo dziękuję za te relacje. A w studiu Polskiego Radia 24 przypomnę ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Powspominajmy, proszę księdza, mamy jeszcze chwilę, postać wybitną, ważną, bardzo postać dla historii nie tylko Polski. Tutaj myślę warto przywołać słowa świętego Jana Pawła II z 91 roku z Włocławka, kiedy to powiedział, że ksiądz Jerzy poprzez ofiarę za życia na stałe zapisał się w historii Europy. Oczywiście i można powiedzieć, że to jest postać na miarę naszych patronów, świętego Wojciecha Stanisława czy Andrzeja Boboli, chociażby przez to, że dzięki niemu Polacy przestali się bać. Po prostu on swoją wielką odwagą, nie boję się nazwać go prorokiem, ponieważ on nie dysponował niczym wielkim, dysponował Pismem Świętym, a jeszcze nauczaniem kardynała Stefana Wyszyńskiego, na który się powoływał, czy nauczaniem Jana Pawła II, ale umiał to zaktualizować. Od razu widać, jaki stosunek jest w mrocznych czasach stanu wojennego. Najbardziej taki, można powiedzieć, uderzający w społeczeństwo. A więc upominał się o prawa pracownicze, odwiedzał internowanych, oskarżał władze państwowe o zbrodnie na obywatelach. Po prostu to był człowiek, który się nie bał. Głośno mówił o tym, o czym wielu bało się choćby pomyśleć. Tak, to bardzo słuszne stwierdzenie. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę i pozdrawiam. Ale że był człowiekiem, o takim można powiedzieć, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, był gościem audycji Aktualnie raczej lękliwym, oczywiście otwartym na potrzeby bliźnich, ale nie był wielkim mówcą, ani typem intelektualisty, ani doskonałym takim człowiekiem bez wad i słabości, czy też nawet mistykiem, człowiekiem z krwi i kości. Ale to też gromadziło wokół niego wielu osób. Gromadziło bardzo wiele osób, ponieważ on był kimś, kto pociągał niezwykle swoją osobowością. Ważne bardzo dla niego były wartości podstawowe, takie jak zrozumienie, troska, pokora, pragnienie niesienia pomocy innym. Po prostu ludzi rozbrajał. Ja pamiętam, słuchałem kiedyś takiego świadectwa pani Danuty Szaflarskiej, która znalazła się w pewnym momencie w kręgu oddziaływania księdza Jerzego Popiełuszki jako osoba niewierząca. On jej nie zmuszał do niczego, nie upominał, ale zbroił swoją dobrocią i kulturą osobistą. Ale to rzeczywiście nie tylko jej, ale też wielu innym ludziom otworzyło drogę do Boga, do Kościoła. Także najprostsze odruchy, to było dla niego bardzo ważne. Niezwykle podkreślam,
myślał również drodzy Państwo, trwają aktualności dnia. Witam bardzo serdecznie księdza Tomasza Kantorzewczyka z Fundacji Małych Stopek. Szczęść Boże, księże. I też księży Tomaszu w czwartek rodzina Radia Maria ogólnopolsko pielgrzymowała do Kalisza. Tam co miesiąc modlimy się o obronę życia. I w tym miesiącu w sposób szczególny bardzo mocno kładliśmy nacisk na to, by wspierać inicjatywę Zatrzymaj Aborcję, ale też by być takim obrońcą życia. Bardzo konkretnie w swoim środowisku ksiądz wiele inicjatyw podejmuje dotyczących obrony życia. Więc może na początku na temat tego, co możemy zrobić w tych najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach w związku z projektem ustawy Zatrzymaj Aborcję, ale też w innych bardzo konkretnych wymiarach, tam gdzie było dość zimno. Żyjemy tą kilkaset tysięcy ludzi przyszło wtedy na pogrzeb. To po prostu bardzo ważna sprawa. Bardzo ważna sprawa. To było też musimy jasno powiedzieć. Wielki to jest inicjatywa obywatelska. Odwagi. To nie jest inicjatywa polityczna, chociaż to niestety jest tak. Owoce niektóre jakby śmierci księdza Jerzego Popiełuszki sposób w zasadzie systemowo odrzucają. No przyszły bardzo szybko, ponieważ jest ten wymiar także polityczny, ale ta inicjatywa jest inicjatywą obywatelską i to można śmierci zaryzykować pełną pamiętam, że inicjatywę, bo o tym słyszałem Jan Paweł II w noc poprzedzającą pogrzeb podczas spowiedzi w zimnie i chłodzie na trawniku przed kościołem. Nawróciło się bardzo wielu ludzi, zresztą jak my chcemy tak samo dokładnie zbadać czy przejrzeć świadectwa, chociażby dotyczące uzdrowień za pośrednictwem księdza Jerzego, no, wystarczy pojechać do sanktora Rzeli Polskiego. Tam jest cała niesamowita dokumentacja. To nie jest tylko te przypadki, które posłużyły w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. Ostatnio właśnie mieliśmy okazję do bliżej poznać. Wyjątkowa postać w historii nie tylko Polski, Europy, myślę, a nawet świata. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Z uwagą przyglądamy się 70. rocznicy urodzin i obchodom tej rocznicy w Suchowoli w województwie podlaskim. A wspominał księdza Popiełuszkę ksiądz Krzysztof Ołtakowski. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wszystkiego dobrego. Spokój. Dziękuję. Reklama. Synku, przyszła Klara. Cześć, to tu będziemy się uczyć? W pokoju twojego młodszego brata? Ale ja nie mam młodszego brata. Nie zauważyłeś, kiedy twoje dziecko wyrosło ze swojego pokoju? W Banku BGŻ BNP Paribas rozumiemy, że chcesz być na bieżąco z potrzebami swoich bliskich. Weź kredyt gotówkowy na remont lub inny dowolny cel. I wszystko gra. Złóż wniosek do 22 października. Więcej na bgz@bnpparibas.pl lub pod numerem 19321. BGŻ BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Kredyt gotówkowy jest proponowany przez bank łącznie z kartą kredytową. Dostępność kredytu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez bank analizy zdolności kredytowej klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Ale po prostu. Kim jest tajemniczy alimat? Mędrcem czy szarlatanem? Jaki jest jego cel? Jaki będzie koniec systemowy? Inauguracja sezonu Polskiej Orkiestry Radiowej. Karol Kurpiński, opera komiczna, szarlatan czy wskrzeszają umarłych. Znakomita obsada symfonii Polskiej Orkiestry Radiowej. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę o godzinie 18:00 do studia koncertowego. Oni tu odwracają, nie, a tylko Biblię. Po reklamie. Trzeba terminować, że trzeba przerwać ciążę. To promocja. Rozpruwacz kulturalny to program, wraz z zaproszonymi gośćmi zagląda kontent pod podszewkę współczesnych problemów cywilizacyjnych. Poprzez kino, teatr, muzykę, książki i sztukę przebijemy się do najważniejszych spraw dzisiejszego świata. Rozpruwacz kulturalny zapraszam w każdą sobotę o 18:15. Dokumentacją medyczną, kiedy ona nie zgodziła się na aborcję, rzucił dokumentacją medyczną i powiedział, a kto to będzie utrzymywał? Tu Polska.
Polskie Radio 24 zbliża się godzina 18. Starszym seniorami, którzy za ileś tam lat będziemy tymi osobami starszymi, że ktoś naszymi, naszą dokumentacją medyczną. Czas na informację dnia. Wiec poparcia dla rządu Prawa i Sprawiedliwości w Sierlcach. 70. rocznica urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Uragan Irma może odchnąć Miami. Paweł Zieliński zaprasza w Siedlcach. Odbył się wiec poparcia dla rządu i reform wprowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Wiceprezes PiS i wicemarszałek Sejmu Joachim Kluciński, przemawiając do uczestników wiecu, powiedział, że w tym miejscu spotkała się cała Polska. Dzisiaj w Siedlcach spotkała się Polska, nie tylko Polska Wschodnia, ale spotykają się również dzisiaj tutaj serca tych wszystkich, którzy dobrze życzą naszej ojczyźnie, bo kochają Polskę, dobrze życzą Prawu i Sprawiedliwości, dobrze życzą rządowi, który dzięki Państwa zaangażowaniu Polski. Nie zapomnijmy o tym, że rządzimy dzięki wsi, dzięki Polsce powiatowej, powiedział Kluciński, dziękując wyborcom za poparcie jego udzielniki PiS w trakcie ostatnich wyborów. W Suchowoli w województwie podlaskim trwają uroczystości związane z 70. rocznicą urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Kapelana Solidarności wspominają przedstawiciele rządu, władz samorządowych, znajomi, rodzina i mieszkańcy. Uroczystością wziął między innymi szefem Zwójka Mariusz Błaszczak. Nie daj się zwyciężyć zło dobrym zwyciężyć. To jest przesłanie aktualne wciąż. To jest dewiza, która powinna przeświecać nam wszystkim. Ale tak łatwo zwyciężyć. Stał się takim świętym moim narzędziem. Takie odpoczycie złego. Wydaje mi się, że największe jego słowa, zło dobrym zwyciężeń, trafiają do każdego i powinniśmy te słowa w swoim życiu. To bardzo piękne. Jakie proste.